Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Produkt od Dawida. Hydrophobic coat ceramik. Powłoka ceramiczna, która jest dobrze zamknięta, ale już nie jest dobrze zamknięta. Już, dałem radę. O, no tak, no tak. Im bardziej śmierdzi, tym lepsza. Sprodzik jest odpowiedni. Słuchaj, nie czytałem nic o tej powłoce, nie wiem. Nie mam pojęcia. Wleci tutaj na te drzwi w Wolwiaku. Dodatkowo dostałem też takie kosteczki do aplikacji powłoki. Więc co? Zakładam GoPro i lecę z tematem. Zobaczymy, jak będzie się to aplikowało. Słuchaj, odważnie sobie przygotowałem jedną mikrofibrę. Mając nadzieję, że mi to wystarczy. Zobaczymy. Do zrobienia mam jeszcze dzisiaj drugą stronę. Kurde. A już nie mam siły, naprawdę. Ostatnio mam tak napięty grafik, jak bycze. No to co? Lecimy. O, dobra. Leci, kurczę, jak... Pstryk, pstryk, pstryk. Pstryk, pstryk. Pstryk. No, tłuściutko. Milusio. Okej. Okay. Fajnie. Bardzo przyjemnie. Jeszcze w tę stronę. Miało być tutaj grafenowa, ale będzie od Hydrophobic Coat. Ok, no dobrze. Zobaczmy, jak to czasowo się to będzie przedstawiać. Ciach. I lecimy. Stopr. I stopr leci. Ta strona jest w powłoce. Dobrze. Zamykamy, bierzemy latarenkę, tak, tłuściutko, przyjemnie, milusio, widać, że siedzi, tu jest gruba rysa, gruby sznyt, zobaczymy, jak to uzupełni, ładnie, ładnie, tutaj jakieś, kurczę, to auto, no, już widać, że swoje lata, że ja już nim nie jeżdżę, już widać to. Od razu to widać. No co, no słuchaj, poczekamy jeszcze trochę. Tu położę na pewno już tego Adamsa. A z tyłu tam, nie wiem, zobaczymy. Jeszcze się okaże, co? No czekamy, co się dzieje? Słuchaj, jak na razie nic. Cały czas jest tłuściutko, elegancko. Mam minuta od aplikacji i postaram się dotrzeć po minucie. Później będę chciał dwie i trzy. Zobaczymy. Zbieramy powłokę. O, opór jest. No, jest opór. Tak. I to znaczny taki, słuchaj. Znaczny opór. No. Nie jest tak miękko i przyjemnie, jakbym chciał. Okej. Dobra. No to po dwóch minutach może być już w ogóle kiepsko. Na plastiku trochę też siedzi. Okej. A może ją położę na plastik. Ale to na samym końcu, słuchaj, bez przygotowania. Dobra. Cały czas czuję taki delikatny opór i prawdopodobnie jedna mikrofibra może być mało. Dobra. Zobaczmy. Tu jeszcze, a widzisz. Dobra. Okej. Wszędzie okej, wszędzie okej. Tu jest elegancko, tu jest elegancko. Nie, nie stwarza problemów. Jest delikatny opór jednak przy docieraniu, ale spoko. Dobra, lecimy dalej. To co, teraz damy dwie minuty, nie?
A że powłoki się już troszeczkę uzupełniło, to postaram się dać mniej. No. A! Kurde, ale nie, no nie da. Nie da się jej nalać mało. Naprawdę. Albo nie leci wcale, albo leci. To mnie wkurza coś takiego. Skończyłem gdzieś tu przed tym. Raz, dwa. Raz, dwa. Dobra. Lecimy stąd. Robimy cyk, 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 cyk. No teraz jak już nasączyłem... O nie, to zrobię większy panel. Słuchaj, przegiąłem. Ewidentnie z ilością. Dobra. Cyk, 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 cyk. Później plastik też pojedziemy. Okej, okay. Słuchaj, dotąd. Taki kawał. Jo, ho, ho, ho. Będzie ideolo. Słuchaj. Cyn, tiriririm. I po uszczelkach, po wszystkim pojedziemy. Tu zresztą też. Plastik, zobaczymy jak to usiądzie. Super aplikacja, naprawdę. Fajnie, miękko. Przyjemnie, naprawdę przyjemnie. I można jechać nieskończoność przy tej ilości. Słuchaj, naprawdę można jechać w nieskończoność. Nie moje, to korzystam pewnie. I tak idzie do oddania, to jak najwięcej zużyć, kurde. No dobra, to pojedziemy jeszcze po listewce, po karboniku, już niech ma wszystko w powłoce. Idealnie, przyciemniło, zobaczymy jak to usiądzie. Okej. Ta strona odpada, na dole będę aplikował tą stroną, bo nie wiem co na tej listwie było, a na pewno nie była przygotowana do powłoki, więc nie chcę, żeby coś tam na niej zostało. I jeszcze miałem się skupić tu na tym plastiku, który też nie jest przygotowany. Okej. Okay. Tak hardkorowo trochę jadę, co? No i dobrze. Okej. Okay. Czas start, nie? Znaczy tutaj nie będziemy startować, bo jest kawał terenu, zobacz, stąd aż do końca drzwi. Po prostu zacznę to zbierać. Pomimo, że no siedzi, nic nie przysycha. Ładnie, ładnie. Fajnie. Na plastiku to nawet nie będę docierał. Niech będzie błyszcząco. A może dotrę, zobaczymy. O. Włączyłem czy nie włączyłem? Zresetowałem chyba. Trudno. Dobra, niech sobie leci, a ja zbieram. Raz. A, wysunę sobie troszeczkę. Raz. I raz. I teraz druga strona. I bez latareczki postaram się, słuchaj, dotrzeć, tak wyczuć, czy też tu ściutko, tu jakby było jeszcze. Tak, ona jak się kończy, to stawia taki delikatny opór. Odwracam. Oj, 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 oj. I docieranko. Tak, tu jeszcze kawałek poczułem. Teraz tak, tu na rancie chcę już zrobić, żeby mieć z głowy. I tu, tak. Tutaj czuję, że jeszcze jakby siedziała. W tym miejscu. Okej. Okay. O, Witek. O. Przepraszam, ale teraz nie mogę. Zaraz oddzwonił kolega w tenisa stołowego z drużyny. Słuchaj, moim zdaniem już. Zobaczmy. Ładnie zalewa lakier, ale zajebiście to wygląda. Naprawdę, super. Ło, fajnie. Ładnie. No i zobacz, i bez latareczki, i taki kawał. I ładnie. Plastik w miarę przyciemniło. Zobaczmy, co tutaj się wydarzy. O tak, zdecydowanie trzeba zebrać. Jest tłusta. Okej. No i super. Słuchaj, zajebiście. Coś pięknego. A w ogóle poczułem...
Znaczy, na tym panelu, tak widzę, jest tak... Tak zalany jest, taki no tak kurczę soczyście. Rewelacja. Tu ta rysa, widać, że tak się zrobiła, taka wypełniona. Bomba. Czuję, że to będzie siedzieć, kurde. I teraz połysk, słuchaj. Tu jest ten Adams. Kurde. No fakt, że ten panel jest trochę ciemniejszy, ale... No tu jest zajebiście. Super. Rewelacja. No dobra, to jeszcze na dole. Jeszcze na dole. Teraz tak, ta strona była taka niepewna. Tu jest szycie, to nas nie interesuje. Ta strona. Zaleję i też położę na całości. Nie będę się tu bawił w kawałeczki, bo dawkowanie mi na to... O, nie pozwoli. No nie mówiłem. No ja. No leci, kurde, po prostu. I mocno zakręcam i to musi mi wystarczyć. I lecimy. Pstryk. 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 I wystarczy. Ale pięknie zalewa. Słuchaj, mega wydajność. Ojej. Mega wydajność. Okej, start. Cyk. Stop. I teraz odczekam 2 minuty. Rzeczywiście odczekam 2 minuty. Dobra, słuchaj. Przejadę jeszcze raz tak dla zasady. I sprawdzę, czy na pewno wszędzie jest zaaplikowana. Wszędzie. I po 2 minutach zacznę docierać. Mamy 21 sekund. 2,17, słuchaj. Odwrócę sobie mikrofibrę. Tutaj jednak jedna mi, widzisz, wystarczy. Wezmę sobie... No, tutaj już gdzie niegdzie jakby było sucho, czy jest tłusto? Nie, tam tłusto, cały czas tłusto. Okej, to zbieram w jedną stronę. No, tłuściutko. Tak naprawdę to wiele się nie zmieniło, czy 2 minuty, czy od razu. Podobny opór. Tutaj nawet może i trochę lepiej, trochę łatwiej. Odwracam. Słuchaj, mało komfortowo, ja wiem, no ale jakoś to zrobić muszę. Będziesz tak to dziwnie widział. Już. No. I już. Wszędzie? Wszędzie. No słuchaj, no co mam ci powiedzieć? No, kolejny produkt, który kładzie się bezproblemowo i... I jak tu wracać do wosków, które stwarzają nieraz problemy? Jak tu kładziesz sobie taką powłokę, kurczę, czekasz minuta, dwie, zbierasz mikrofibrą i masz, no, wypas, tak naprawdę wypas. No. Połysk mi się już podoba i czuję, że będzie nieźle gniotło. Naprawdę fajny. Usiadło tutaj na klamce, troszeczkę ją przyciemniło. Tutaj to w ogóle już przyciemniło ten plastik, bez przygotowania. Zobaczymy. I siedzi tutaj na listwie również, też przyciemniło. Więc produkt, a i tu na karboniku też siedzi, więc kurczę, mamy folię, w sumie mamy plastik i mamy lakier, o, żeby nie było. Super, co? No dobra, słuchaj, skakuję przed aparat. Już? Twarz jasna? Jasna. No dobra, słuchaj, kolejna powłoka, która jest bezproblemowa. Tak naprawdę teraz te powłoki to poezja, nic dodać, nic ująć. Kostka fajna, dziękuję bardzo za powłokę. Za kosteczkę. Już zawijam kosteczkę, bo pewnie ci się nie przyda, Dawid. Co do powłoki, słuchaj. Fantastyczna sprawa. Tłuściutko. Tak jak lubimy. Tłuściutko. No niestety dawkowanie widziałeś. Starałem się, żeby chociaż tak kropelkowało, a jedno przechylenie tak jest taki, że nie leci, nie leci, w pewnym momencie siurem. Także tutaj, jeżeli chodzi o oszczędność, będzie ciężko, ale... O, żona. Żona. Hej! Widziałeś to? Pał gwodzu, żona do pracy jedzie. Połowę drzwi. Naraz. I bajeczka. Czuję, że jakbym całe zrobił, też bym dotarł. Tak bezproblemowo. No co? Pozostaje mi tylko pokazać ci standardowo, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o uderzenie w garażu.
Na końcu, jako propozycja, będę chciał ci pokazać uderzenie oczywiście w słońcu, jak się uda. Marzec, 24. U mnie już marzec, kurde. Skup się. Ojej. Przepraszam. Zresztą mówiłem w którymś filmie, że całą noc nie spałem. Październik, 24. Więc w słoneczku. I oczywiście kropelki, czyli pierwsze mycie. Auto będzie stało dzisiaj wtorek do poniedziałku, więc powłoka się już spokojnie utwardzi. No dobra, z mojej strony wszystko. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!